Witam Cię serdecznie, z tej strony Artur Kosiński, to jest 20 odcinek wideobloga na temat marketingu i reklamy w internecie. Jeśli chcesz obejrzeć poprzednie odcinki, wejdź na moją stronę arturkosiński.pl/blog. Znajdziesz tutaj poprzednie wpisy z materiałem wideo, zapraszam Cię do obejrzenia ich. W związku z tym, że jest to 20 odcinek, chciałbym prosić Cię o opinię na temat tego wideobloga, co o nim sądzisz, czy jest to dla Ciebie przydatne i czy chcesz, abym to kontynuował dalej w takiej formie. Ja po swoim biznesie widzę, że to działa, że przynosi to klientów, wzbudza to zaufanie, dlatego będę to kontynuował i będę to dalej robił, ale ciekaw jestem Twojej opinii, dlatego jeśli możesz, napisz komentarz lub wyślij maila i napisz, co o tym myślisz. Tymczasem w dzisiejszym wideo mam do Ciebie krótką wskazówkę. Jeśli jesteś w sytuacji, że zleciłeś pozycjonowanie swojej strony, mija pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, czwarty, a Ty nie widzisz swojej strony nawet w pierwszej dwudziestce, czy nie mówisz już o pierwszej dziesiątce, to znaczy, że coś może być nie tak. Jeśli tyle czasu minęło, a Twoja strona w ogóle nie jest widoczna, to coś może być nie tak i co z tym fantem zrobić? Zacznijmy od dwóch podstawowych faktów. Pierwszy fakt jest taki, że żadna firma pozycjonerska, nawet największa firma w Polsce, nie zna na świecie, nie zna algorytmu wyszukiwarki, nie wie dokładnie, jak w 100% ta wyszukiwarka działa, jak ona indeksuje strony i tak dalej. To jak pozycjonują strony, jak ja pozycjonuję strony, czy inne firmy, które to robią, robimy to na bazie własnego doświadczenia, jakichś szkoleń, ale tak naprawdę nikt do końca nie wie, jak ta wyszukiwarka działa. Jest to pilnie strzeżona tajemnica, niczym tajemnica Coca-Coli, chociaż pojawiają się na rynku jej podróbki. Więc to jest pierwszy fakt, a drugi fakt jest taki, że wiele firm w Polsce, szczególnie na polskim rynku, podejmuje się pozycjonowanie strony, ale tak naprawdę nie ma o tym zbyt wielkiego pojęcia. Dlatego jeśli wybrałeś pozycjonera za jak najniższą kwotę, jeśli to Ciebie to było wyznacznikiem wyboru firmy i nie masz teraz efektów, to może się tak zdarzyć, że właśnie trafiłeś na firmę, która nie jest do końca kompetentna w tym, co robi. I to, co powinieneś teraz zrobić, to jest zlecić audyt SEO, czyli audyt dotyczący optymalizacji i pozycjonowania Twojej strony dla innej firmy, która się tym zajmuje. Co to jest audyt SEO? To jest raport dotyczący Twojej strony, dotyczący tego, jak ona jest zbudowana, jak ona jest zoptymalizowana, czy ona ma określoną strukturę nagłówków, w jaki sposób jest widoczna dla robotów wyszukiwarki, w jaki sposób jest linkowana z innych stron. Jednym słowem jest to taka analiza tego, jak Twoja strona jest pozycjonowana, wykonana przez inną firmę niż ta, która pozycjonuje Twoją stronę. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ktoś inny spojrzał swoim okiem na to, co robi firma, której Ty zleciłeś pozycjonowanie i być może takie spojrzenie, takie sugestie z tego audytu, z tego raportu pomogą, wdrożenie tych sugestii pomoże podnieść pozycję Twojej strony, jeżeli Twój obecny wykonawca te uwagi uwzględni. Warto jest to zrobić, nie jest to duża kwota wykonania takiego audytu, w zależności jeszcze od tego, jak jest rozbudowana strona, a wiem z doświadczenia, że bardzo to pomaga i serdecznie Ci to polecam, jeśli pozycjonujesz stronę, a nie masz efektów. Jeżeli jesteś zainteresowany takim raportem, chciałbyś dowiedzieć się, co się dzieje z Twoją stroną, czy ona jest odpowiednio zoptymalizowana pod wyszukiwarkę, czy ona spełnia najnowsze standardy, których wymaga wyszukiwarka do tego, aby strony były wysoko w rankingach, to wejdź na moją stronę arturkosiński.pl, przejdź tutaj w menu do działu kontakt i prześlij formularz kontaktowy, a my wycenimy dla Ciebie taki audyt, zrealizujemy go i pomożemy Ci sprawić, aby Twoja strona była wyżej w wynikach wyszukiwania. Na potwierdzenie skuteczności mogę Ci powiedzieć, że jedna z moich stron była na pierwszym miejscu przez 2 czy 3 lata na hasło reklama w internecie, na ogólnopolskie hasło. Teraz jest to chyba na 5 pozycji, bo już przestałem tą stronę doglądać, szczerze mówiąc. W każdym razie ja osobiście znam się na tym, wiem, jak to działa, wiem jak to się robi. Dlatego jeśli Ty zleciłeś komuś pozycjonowanie i nie masz efektów, to możesz się do mnie zwrócić w sprawie takiego audytu, abym wykonał, abym przejrzał Twoją stronę i zobaczył, jak to wygląda. I jeszcze jedna uwaga, bo na pewno po tym wideo pojawi się wiele pytań dotyczących tego, czy ja będę pozycjonował Twoją stronę. Otóż ja pozycjonuję tylko strony, które sam zrobiłem, ponieważ proces pozycjonowania zaczyna się w momencie tworzenia strony, w momencie koncepcji, przemyślenia, architektury treści, tak żeby ta strona była przyjazna wyszukiwarce, dlatego nie pozycjonuję stron, których nie zrobiłem i jeśli chcesz zadać mi takie pytanie, to nie zadawaj go. Natomiast jeśli chcesz stworzyć stronę, która będzie przyjazna wyszukiwarce i chcesz, żebym ją później pozycjonował, jak najbardziej zgłoś się, skontaktuj, na pewno zrealizujemy razem fajny projekt. To by było wszystko w dzisiejszym wideo. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Ci pomogłem. Jeżeli to wideo Ci się podobało i chcesz dostawać powiadomienia o kolejnych, to wejdź na moją stronę, na bloga
Pod każdym wideo masz czerwoną ramkę z możliwością zapisania się do newslettera. Wpisz tu swojego maila, imię i zapisz się, a będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach. Kliknij także tutaj lubię to i otrzymuj aktualne powiadomienia i promocje dostępne tylko dla fanów na Facebooku. Jeszcze jedna informacja, jeżeli interesuje Ciebie wiedza na temat tego, jak zdobywać klientów przez internet w 2015 roku, zapraszam Cię, zapoznaj się z ofertą szkolenia wideo, które przygotowałem na ten temat. Znajdziesz je na stronie www.jakreklamowaćfirmy.pl. Przygotowałem tutaj dla Ciebie opis, który zachęcam Cię do tego, abyś przeczytał. Mam nadzieję, że Cię to w pewien sposób zainspiruje do podejmowania nowych działań dla dobra Twojej firmy. W dzisiejszym wideo to jest wszystko. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.